No, ładnie gipsikiem obrobiłem dzisiaj. Tą piankę zeskrobałem i jeszcze prasuję, bo pianka na pewno jeszcze tu na wierzchu była twarda, ale w środku pewnie będzie miękka. Ale tak to wygląda. Tutaj obrobiłem na razie. Jutro to mi przeschnie sobie, doszlifuję. Jak będzie potrzeba, to na drugi raz jeszcze i będzie wyrównane. Tą taśmę się obetnie. Parapecik ładnie tutaj wszędzie mi podchodziło, bo podnosiło się elegancko. Także parapety są tutaj obrobione. Tu było mało szło, także dałem finisza od razu jak na ufa. Tak samo też w tym pokoju. Też tak zrobiłem. Też dałem finisza jak na ufa, bo tu mało akurat było i jest obrobione. No i to trzecie okno też zrobione. Na pierwszy raz tutaj więcej było. Także tutaj jutro na pewno będzie docierka. Tu jeszcze nie ma nigdzie gładzi. Dlatego to jeszcze będzie. To jeszcze będzie wszystko gładzone. A propos gładzi. Ściany są naprawdę gładkie. Gdzieś tam, gdzie niegdzie jakiś bobek, jakaś dziurka, dlatego będzie dosłownie taka niecała milimetrowa nawet warstwa tego gipsu będzie tylko liśnięte. To wszystko. Liśnięte, lekko przytarte papierem, nie oscylacyjną, bo to za bardzo mi zetrze, tylko delikatnie papierkiem ściennym 110 w zupełności wystarczy. Nie robię na lustro pod halogeny, bo to dla mnie jest bez sensu. Tylko w Polsce praktycznie stosuje się gładzie, że ściany były idealnie gładkie. Gdziekolwiek jestem, w innych krajach nawet, normalnie są albo płyty z kartonu gipsowego, są gładkie, a jak nie, to tynk. Tynk jest elegancko też robiony prawie na gładko, bez żadnego dodatkowego gładzi i paprania się. U nas taka jest mentalność, że musi być lustro na ścianie. To jest dla mnie rzecz drugorzędna. Znaczy, że proste były ściany. A na tyle tynk jest ładnie położony, że tylko naprawdę wystarczy teraz tylko delikatnie liznę na raz, żeby było, o, tu na przykład są jakieś chropki, to tą przetrę ładnie i będzie wtedy równiutko. Parapety obsadzone, wstępnie obrobione, jeszcze jutro oczywiście musi dosnąć jeszcze raz. No i tyle. Także jak tutaj parapety obrobione, to zajmę się drzwiami. Tutaj będę gipsował, dzisiaj już nie mam czasu niestety, do pracy muszę jechać. Gdybym miał wolna, to bym to spokojnie sobie dzisiaj zrobił, ale no niestety tak wychodzi, a nie inaczej, że trzeba jechać do pracy. No, no dobra, to kończymy temat odnośnie parapetów i no jutro pokażę wam, nie wiem co jutro, jutro może będę gładzie. Tutaj miałem taki bobek, to od razu go chcę lekko przetrzeć. Gdzieś tu widziałem go jeszcze. Później przy gładzie będzie mi przeszkadzał. O, no już. Tu jest gdzieś przetarte te wszystkie po tym knaufie. No dobra. Jutro będziemy ładnie gipsować tutaj te wszystkie ościeżnice. A tu jeszcze powinienem zrobić. A tutaj może już gipsem pójdę. Tu cienko jest, tu i tu cienko. No dobra. No tyle. Widzimy się jutro. Parapety już ładnie obrobione. Zobaczcie, tak się prezentują. Do umycia jeszcze wszystko. Już doszlifowane. Tutaj wszystko tylko wystarczy umalować. I elegancko. Wszystkie parapeciki są. Okna i parapety można umyć sobie swobodnie. Tu jest jeden parapet. Tu jest drugi. No trzy wszystkie parapety, tak? Tam jeszcze mokro spodem, to było grubiej. Na jeszcze raz przejechałem dzisiaj. Dotarłem trochę i na jeszcze raz, żeby wyrównać. Wiadomo, gips trochę wciągnie. I co? Także tutaj parapety są skończone. Coś w międzyczasie zrobiłem, w międzyczasie sobie położyłem gładź na tej, w tym korytarzu, w tej części. W całości położyłem, tylko tu ściany będą na raz, bo są na tyle gładkie, że wystarczy naprawdę na raz, jedynie tylko przy krawędziach futryn, żeby ładnie obrobić, bo nie będę dawał listem tych maskujących, tylko ładnie obrobię, także to jeszcze raz dotrę i jeszcze raz tutaj na pisuć glancuć musi być. Także będą tu już to praktycznie raz, dwa, trzy pomieszczenia do malowania i teraz w przyszłym tygodniu zajmę się pokojem i korytarzem na gotowo też do malowania. Być może maluję, ale na razie nie chcę. Przygotowane do malowania, biorę się tutaj. Tu muszę kończyć. Kończę sufity tutaj. Sufity jak tutaj skończę. Płyty wszystko już mam. Teraz w poniedziałek przyjeżdża mi, czyli no pojutrze. Kominek powinien przyjść. To sobie obrobię kominek. Odpalę go, żeby się wygrzewało. I zrobię konstrukcję, tak? Zrobię stelaż jakiś. W międzyczasie może, jak będę miał chwilę wolną, wiadomo, to może zacznę malować.
I tu jeszcze gładzie trzeba zrobić, tak? Także no, jest jeszcze roboty. Już coraz mniej i potem wchodzimy na górę. Górę będę musiał tylko wieszaki przyczepić i wchodzą mi z tym. No, z pianą. A ja w tym czasie będę robił sobie elewację. Bo za jakieś 2 tygodnie styropian mi przyjedzie i zaczynam elewację. Także bliżej niż dalej już. Ja płytki tutaj na samym końcu zrobimy. O, w międzyczasie będę musiał jeszcze, jak zrobię kuchnię, tu umoluję, płytki położę pierw w kuchni, bo mi szafki przychodzą. Dobra. Tak to się wygląda. Powiem wam, jak to wszystko się uprzątnie, bo teraz jest bałagan jeszcze. Uprzątnie będzie sporo miejsca. Naprawdę. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Myślę, że gładzie na raz w zupełności wystarczą. Ładnie się doszlifuje i na raz będzie chyba dobrze. Chyba. Zobaczymy. Witajcie w nowym dniu na budowie. Przyszedł mi kominek. Zamówiliśmy taki kominek firmy Kratki, kratki.pl. Kominek firmy model Maja bodajże. Mały, 8 kW wystarczy. Nie chodzi nam o to, żeby grzać aż tak bardzo. No to bardziej jako dekorację. Udało się go tutaj wtransportować. A teraz skręcimy stopy. Podstawę pod niego. No pokażę wam, jak go zamontuję, bo dzisiaj chcę go umiejscowić, podłączyć do komina i go wygrzać i dopiero robić sobie stelaże. Pierw go sobie wygrzać trochę, żeby to wszystko się co w środku, żeby się wypaliło. A ja teraz skręcam podstawę i montuję zaraz kominek. Kominek ustawiony, wypoziomowany. Muszę dokupić jeszcze kolano, jeszcze jedno kolano nastawne. Względu na to, że nie mam w osi. No i niestety, ale tak to nie połączę. Tak nie połączę, muszę kupić jeszcze jedno kolano. Rurę obetnę wtedy, mniej więcej tyle obetnę, muszę wymierzyć później. To nastawię, żeby nie było kąta takiego bardzo ostrego, tylko żeby to swobodnie schodziło sobie. Ten dym, żeby swobodnie wchodził. Także muszę dokupić jeszcze jedno kolano. Została mi jedna rura, no niestety. Znaczy taki był zestaw, no. I muszę kupić jeszcze do... Jak to się nazywa? Do powietrza. Tam spiro rurę. Setkę. Bo mi się... No to też mam tutaj. Nie było w zestawie. Tak jak u mnie by tu jest potrzebne. Także muszę jeszcze dokupić. Także te dwa elementy muszę jechać dzisiaj jeszcze kupić. I można tu już stelaż zrobić na opartego także. Ale dobra, zajmę się tarciem gładzi, bo wczoraj położyłem sobie gładź na raz. Muszę teraz to dotrzeć. Dotrzemy to sobie tutaj. I zacznę robić stelaż. Jak jeszcze zdążę, bo jest już godzina 17. Zeszło mi trochę z tym z kominkiem. Ale chcę tutaj zakończyć etap. Tu zakończę, żeby można było już gdzie indziej robić. Dobra. Tylną ściankę zrobiłem już izolację. O, ładnie. Przykleiłem to na piankę. Myślę, że powinno się utrzymać. Piankę wziąłem zwykłą. Nie używałem żaroodpornej. Myślę, że to nie ma sensu tam z tyłu, bo to i tak ciepło nie będzie aż tak dochodzić. Także. Ale trzyma się między profilami mocno, także powinno być dobrze. Dobra, to teraz mogę sobie te profile wystawić, wyciągnąć i na razie będzie to wszystko, bo nie chcę się zagracać, żeby
później sobie nie przeszkadzać tam z robotą, no. Ale te mogę wyciągnąć sobie 4 sztuki. Sobie pomyślałem, że jak tutaj będę wkładał wełnę, nie wiem, czy mi się uda włożyć, ale jakoś może się uda, to dopiero będę wkładał te profile. Tu, o, te. I jeszcze do tego przyczepiłem sobie, do cedeka przyczepiłem sobie profil U, ten przyścienny, żeby weszło mi w tą wełnę i żeby mi się to trzymało wtedy. Dopiero wtedy będę mógł założyć i dopiero skręcę. Tak sobie jedną wczoraj już tylko jedną ściankę zrobiłem, czy ściankę, kawałek. Dzisiaj już dokupiłem rurę, już założyłem. I u dołu też rurę Spiro. Przyczepiłem, napaliłem kartonami trochę, żeby zobaczyć, czy dym wylatuje gdzieś. Nigdzie dym nie wylatuje, także nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, to co? Możemy brać się za montowanie ścianki. Tą ściankę puścimy sobie całą do końca. Tak, tą ściankę. Kratka gdzieś w tym miejscu. Chcę zrobić kratkę. Także centralnie od tej rury, żeby ciepło też szło mi. O, rura już spuściła trochę ciepła. Także tu będzie jedna kratka i tu z przodu będzie druga kratka. A ta rura jest wyprowadzona do tego, do, no, na pokoje rozprowadzenie. Także ciepło jeszcze, które będzie się wydostawić, wyszło tam na pokoje. No dobra. To ja się biorę za montowanie. Wkładam teraz, wkładam następny element i będzie dobrze. Jakby nie było mostków, to wkładam też w profil wełno oczywiście. Tak wygląda na chwilę obecną. Tu będzie jedna kratka wentylacyjna. Teraz tutaj będę teraz zrobił drugą kratkę wentylacyjną. Także dwie będą, które będą dawały na pokoje powietrze ciepłe. Natomiast tu na dole muszę wyciąć jeszcze, będzie kratka, która będzie zasysać powietrze. Teoretycznie tam nie musi, no musi i nie musi, no bo jest z zewnątrz do kominka, natomiast stąd będzie tutaj, żeby był obieg, który wypuszcza ciepłe powietrze. Wchodzi zimne, wychodzi ciepłe, o, w ten sposób będzie. No dobra, tak to wygląda, montuję to i kończymy dzisiaj niedługo, także kominek będzie dzisiaj skończony. Może nie zdążę dzisiaj go obłożyć, ale znaczy płyty przyczepić, ale może nim tam przepalę trochę. No, kominek można powiedzieć wstępnie skończony. Zostało mi jeszcze tylko go, no, szlifowanie, czy tej narożniki wstawienie, spojnowanie wszystkiego. Także tutaj dwie kratki, jedną założyłem, drugą tylko jest, znaczy tą też trzeba wyciągnąć, tylko do przymiarki założyłem. Ale takie będziemy mieli trzy kratki. Jedna tu, druga tu i trzecia na dole, żeby to zasysało. Tak to wygląda ten kominek. Rozważam teraz, kurczę, szkoda, że nie ma takiej jakiejś atrapy, żeby zrobić tutaj, wstawić fabrycznej ramki takiej. Ja to muszę wykombinować, to jakoś to ładnie obrobić. Jakby była ramka taka, to by się wstawiło ramkę i z Bogiem sprawa. Albo może z marmuru zrobię. Po prostu zamówię taką z marmuru ramkę i wstawię ją tutaj. Wkleję. Tylko znowuż tu jest otwór, trzeba by z otworem zrobić. No ale zobaczymy. W każdym razie jest zrobione. Z tej strony nie ma kratki. Ale myślę, że te dwie tu wystarczą, bo tutaj nie dają kratki, dlatego żeby tutaj to ciepło wchodziło w górę jednak, nie wychodziło na pokoje. A teraz tutaj rozmierzam sobie i robię to terrarium, tu będzie dwa terrarium, jedno terrarium, tu będzie drugie terrarium i półki u góry półka i tu półka. Robię terrarium z karton gipsu, zobaczymy, czy to zda egzamin, czy nie robię spłyty meblowe, żeby wstawić, robię zabudowę w ścianie po prostu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to ja robię teraz stelaże, nie pokazuję wam znowu stelaży, bo to samo rzecz, co tutaj te stelaże, także tutaj żadna filozofia, starczy pokombinować trochę i jest zrobione. Będę etapami pokazywał. W każdym razie teraz zrobię pierwszy stelaż, chcę wymierzyć i zrobić. Tu będzie podpora przez środek, także będzie półka dzielona na dwie części. Ta już nie będzie dzielona, niestety. Będzie musiało się trzymać całości, ale szyba będzie tutaj, że będzie się opierało na tej szybie i ta szyba tu będzie, że dwie szyby będą się opierały o to. Może nie pęknie, nie powinno być aż takich przeciążeń. No. Zobaczymy. Dobra, robię, żeby nie tracić czasu.